27 i 28 listopada w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie prezydenci miasta spotkali się z uzdolnioną młodzieżą. Była to okazja do wręczenia wyróżnień i złożenia gratulacji dzieciom i młodzieży, którzy mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami w dziedzinach sportu i kultury. To już jest taka stała tradycja. Zawsze w okresie przedświątecznym spotykamy się z grupami młodzieży, która w jakiś szczególny sposób wyróżniła się w zakresie sportu i w dziedzinie kultury. Staramy się to robić oczywiście zawsze, można powiedzieć, że niewystarczająco, bo ja sam mam takie poczucie, że czasami nie każdego jesteśmy w stanie dostrzec jako miasto, właściwie wypromować. To nie tylko ograniczenia finansowe, ale również prawne, które nie zawsze pozwalają samorządowi robić to, co by akurat samorząd chciał robić. Ale to jest temat na osobną dyskusję. Niezmiernie się cieszę, że co roku rzesza tych młodych ludzi wyróżnianych jest równie liczna i równie silna. Oprócz tego, że jest, jeżeli chodzi o sport, system stypendialny uruchomiony i dotacji wszelkiego rodzaju, również działalność kulturalną wspieramy dotacjami. Mamy okazję, aby na koniec roku jeszcze drobny upominek wręczyć w podziękowaniu i z gratulacjami za te osiągnięcia na imprezach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zarówno i te sportowe osiągnięcia, i te kulturalne to nic innego jak promocja naszego miasta. Jak osiągnięcia właśnie młodzieży w tym zakresie. Dzisiaj mamy akurat nagrody w dziedzinie sportu. Osiągnięcia, sukcesy zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej świadczą o tym, że nasze zaplecze sportowe, nasza młodzież jest doskonale przygotowana, ma możliwość realizacji swoich pasji, a to ma przełożenie bezpośrednie właśnie na te sukcesy, z których jesteśmy dzisiaj bardzo dumni. Najlepsze w międzynarodowym turnieju w akrobatyce imienia Chmielewskiego. Wielkie gratulacje dla trójki z Sokolni. W tym roku akurat zdobyłyśmy drugie miejsce w Pucharze Świata w Portugalii, w Lizbonie. Ja tutaj akurat trenuję z Madzią w trójce żeńskiej, jeszcze z naszą górną Emilką Plewnią. Miło tak czuć się wyróżnionym właśnie przez prezydenta miasta. To jest właśnie taka większa motywacja do pracy z roku na rok. To jest najwspanialszy moment zobaczyć, jak dzieci są nagrodzone za tą swoją całą ciężką, coroczną pracę, bo naprawdę wkładają ogromny wysiłek w to, co robią. Ja jestem ogólnie dumna z samej pracy moich dzieci, z tego, jakie sukcesy odnoszą same dla siebie, niekoniecznie jakie miejsca zajmują. Aczkolwiek udało nam się w tym roku zdobyć pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii senior oraz drugie miejsce w kategorii junior na międzynarodowym turnieju Trzymania. Zdobyłyśmy też nominację na wyjazd Mistrzostw Europy do Pragi.